Cześć z tej strony Harem, a to jest kolejny The World is Abaddon Update? Czy jakoś tak, chyba tak to można jakoś nazwać, ale nie jestem pewien. Tak czy siak, w końcu sobie sprawiłem nowy mikrofon. Taki, jakiś G-Track i tak dalej, tylko taki kolejny mikrofonik na normalne złącze mikrofonowe. Teraz będę rozpakowywał to bydle i zobaczymy. Co jest w środku? Może będą żarówki, może będzie styropian. Tam wie. Chwila, to był zły pomysł. Okej, już mam swój nóż do filetowania nastolatek. I zaraz to bydle otworzymy. Może. Chwila przerwy. Dobra, wracając. Tak, tutaj mamy skórę. Wszystko jest ładnie wyfiletowane. Moim zawodowym nożykiem i otwieramy. Patrzmy, jak to pudełko wygląda. Nie ma tu gdzieś moich danych. O, to jest marka MXL. To jest model MXL 990S. Tutaj jest jakaś ten słodka naklejeczka, którą nie widać. Rozkręcam moim wstrętnym telefonem, bo mój telefon jest wstrętny. Są jakieś informacje. To jest znowu to samo. Tu jest pusto. Okej, no to zaczynamy. Otwieramy tutaj mostek i zaglądamy do środka. Pokaż kotku, co masz w środku. Ha, 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 ha. Taką, piękną walizeczkę. Coś w środku jest? Instrukcja. Okej. Mam piękną instrukcję. Zaczniemy od niej. Ładnie. Poczucie zapach nowości. Pięknie. Jak coś to te. Aha! Pomoc to. Tego mikrofonu nie kupiłem z kasy z YouTube'ów, więc nie wiem, czy nazwać to The World is Abaddon Update, ale w sumie jakoś będzie nowa, więc. I tak czy siak. Nie, normalnie sobie z pracy. Kto śledzi moją aktywność na fanpage'u, ten wie, gdzie aktualnie. No, szczerze nie. Gdzie aktualnie teraz pracuję, albo staram się pracować, więc oni wiedzą. Jeśli wy chcecie wiedzieć, to po prostu śledźcie mojego fanpage'a i tyle. Jeśli wam się nudzi u mnie, patrzmy. To jest. Ten mikrofon wygląda tak na wizualizacjach. Pięknie. Tutaj nic. Nie, tutaj coś jest. O! Sorry, że nie nagrywam ze statywu, ale moja cyfrówka, którą nagrywałem na przykład większość utworów, jak gram na gitarze, albo jak się nazywa to bydle. Albo ta amnezja w prawdziwym życiu, to niestety gdzieś się zapodziało, naprawdę nie wiem. I tak pewną baterii nie ma. Mamy taką całkiem fajną. O, z katalogu. O, taki śliczny katalog. To sobie będę oglądał później. Gocki, gocki. Co my tu mamy? Jakiś miły pan z gitarą, bardzo zadowolony. Tak, to jest. O! Spocone dłonie. Ciekawe czyje. Moje. A, to są rady, jak nagrywać tego sznycla. Okej. Po filtru na razie nie mam. Dopiero będzie to wam najwyżej go przedstawię. Okej. Kilka rad. Po angielskiemu. Nagrywanie fortepianu. O, nagrywanie perkusji. Fajny. Czy fajny poradnik? To sobie to poczytam. Jeśli oczywiście coś zrozumiem. Bardzo fajna rzecz. Dobra. No ja widzę, że mam taką fajną walizeczkę do przechowania mikrofonu. Jak kupowałem mojego Shure'a, tego SM57 dynamicznego, to jedynie zostałem to taki śmieszny, skórzany. Taką kiszonkę? Nie wiem to określić. Taką śmieszną kiszonkę na mikrofon. No to widzę, że jest taka ładna walizeczka. Wierzcie, że ona solidniej wygląda niż jest, bo jak się czuje, to jest po prostu. Jakiś tani plastik, czyli czuję, że gdybym po prostu upuścił to na ziemię, to pospieprzyłoby się to na miliard części, ale w sumie zawsze lepsze niż nic. A to otwieramy. O. Kolejne ostrzeżenie. A nie, to jest rachunek muzycznego. To sobie sprawdzę. Tak. O Jezu, ile kartek leci. A rachunek. O Boże! Gdybyśmy nie płacili. Widzę, że gdyby nie spłacił samym netto, to mikrofon by kosztował. Naprawdę w cholerę tanio. Ja pierdzielę.
chlebne waty. Patrzmy. Karta gwarancyjna, podpisana. Fajnie. Ja kupiłem to w muzyczny.pl i widzę, że mam ładną kartę gwarancyjną od razu podpisaną i podbitą. Więc plus dla sklepu, bo niektóre debilne sklepy internetowe wysyłają karty gwarancyjne, ale nawet nie są podpisane. Więc co, człowiek ma do nich jechać przez pół Polski, żeby podpisać tą kartę? Bez sensu. Dobra, co my tu mamy? Ładnie. Ślicznie. O, mam tutaj ładną taką kieszonkę na mikrofon. Ślicznie. Gdybym jednak olał to taki ten śmieszny stabilizator i chciał na statywie sobie to ładnie wkręcić, to mam takie solidne, całkiem fajne. To jest metalowe, ciężkie, a to jest jakiś plastik, ale też coś nie sztywny i twardy, więc zajebioza. Patrzmy, teraz zajmiemy się... O, co my tu mamy w środku? Jakieś... Aha, zapasowe gumeczki. Do tego sznycerka. Oraz właśnie jestem cholernie ciekaw, jak to jest jakości. A, fajnie, bo bałem się, że to wygląda na strasznie plastikowe. Na tych zdjęciach, co podsyłają na Facebooku. Ale widzę, że to, kurde, prezentuje się fajnie. Jest takie ciężkie, takie stabilne. Tylko, kurczę, kolor dobrali zły. Bo kolor jest taki dziwny, że to wygląda to z jakiegoś nieznanego plastiku. Ale fajne to jest. Zobaczmy. A, i przyszedł kolejna sam mikrofon. A. O. Jak się go tak waży w ręce, to z pół kilo waży, kurczę. To kojarzę. Zaraz sobie go opakuję z folii i go sobie pooglądamy. No i mam potworka. To całkiem fajny potwór z dużym tym nagrywającym. Fajnie. S. Taki fajny, taki ciężki, solidny. Boję się, że jak on upadł... Nie, w ogóle na solidny, więc myślę, że jak upadnie mi na podłogę, bo ten mikrofon, który teraz nagrywam, upadł mi 1000 razy na podłogę. Taki już jest, kurczę, zmielony, że się dziwię, ale też zainwestowałem w niego dość dużo i jest wytrzymały bydlak. O, tu mamy przełączanie tłumików. Wszystko ślicznie. Dobra. I zaraz myślę, że będziemy się bawić testami audio i zrobimy małe porównanie, więc zostańcie ze mną. I tyle. Stryk. Zaraz wracamy. Okej. Okay. Myślę, że wszystko powinno być okej. Okay. Troszkę sobie przygłośnię, żeby siebie słyszeć. O. Sorry, musiałem odpisać. O, teraz będzie test klawiszy. O Jezu, strasznie je... głośno słychać. Ale kij z tym. No więc to jest test mikrofonu MXL990S. Dlatego S, ponieważ dostałem taki stabilizator. Ale to nie jest do tego, gdyż mam taki śmieszny wbudowany filtr, który obniża decybele o 10, o całe 10 decybeli. Fajne określenie. Ponieważ jak sobie dacie normalny na 0 decybeli, to wtedy jest taki słuch absolutny, że dosłownie wszystko słychać. Jak, nie wiem, gdyby sąsiad puścił bąka, nie wiem, kosząc trawę, to bym, kurde, to słyszał i bym ugł przy okazji. Dlatego to jest takie czułe bydle. Ale fajnie, jak się wytłumi, jak w piwnicy bym nagrywał, to wtedy efekt byłby naprawdę super. Bo by dosłownie chyba wszystko słychać, nawet jakby mi chyba jelita pracowały. Oraz drugi, który lekko wycina pewien próg... jak się nazywa? Próg chyba głośności, czyli jak bardzo głośno mówię, to on automatycznie jakoś to ścisza, ale nie wiem dokładnie, jak to działa. Ale będę się bawił, będę testował. Teraz nie będę dawał żadnych filtrów i tak dalej, tylko postaram się odszumić. No i zobaczymy, jak to będzie słychać.